Nie tylko w mojej obecności, ale również pod moją nieobecność. Sprawujcie swoje zbawienie z drżeniem i bojaźnią. Zobaczcie, co jest napisane w wersie 13. Ponieważ Bóg jest tym, który sprawia w was chcenie i wykonanie według swojego upodobania. Ten fragment mówi o czymś więcej niż tylko o pójściu do nieba i o byciu błogosławionym oraz chronionym tutaj na ziemi. Kto sprawia we mnie chcenie i wykonanie? Ze względu na swoje upodobanie. Po to, żeby Jemu się podobało moje życie, On sprawia we mnie chcenie i wykonanie. Paweł chciał uchwycić się tego, dlaczego został pochwycony przez Jezusa Chrystusa. To jest niesamowity fragment. Jest wiele fragmentów w Piśmie, które mówią o tym, że o, dobrze, dzięki Ci, Duchu Święty, właśnie mnie uratował. Jest wiele fragmentów w Piśmie, które niosą ze sobą bardzo ważne prawdy, które musimy dostrzegać. Ten fragment właśnie pojawił się w moim sercu. W 6 rozdziale Ewangelii Mateusza czytamy o tym, żebyśmy się nie martwili. Czytamy, nikt nie może służyć dwóm panom, bo albo będzie nienawidzić jednego, a kochać drugiego, albo będzie jednemu lojalny, a drugim będzie gardził. Nie możecie służyć Bogu i mamonie. Prawda mówiąca o tym, że nie można służyć dwóm panom jednocześnie, jest bardzo uniwersalna. Jezus mówi, jesteście albo ze mną, albo przeciwko mnie. Albo zbieracie, albo rozpraszacie. Właściwa droga jest wąska. Jeżeli twoje oko jest pojedyncze, co ma na myśli, mówiąc te wszystkie rzeczy? Jezus mówi, że prawda jest jedna, że zakres chodzenia w prawdzie jest bardzo wąski. Wiecie, o co mi chodzi? Jeżeli moja perspektywa jest właściwa, jeżeli moje oko jest pojedyncze, Jezus w tym fragmencie mówi o spojrzeniu i perspektywie na życie. Rozumiecie to, prawda? Jezus w tym fragmencie zachęca nas do pójścia drogą, która jest wąska. Jeżeli ja utkwiłem swój wzrok w jeden punkt i kroczę jedną ścieżką do przodu, gdy wiem, dlaczego zostałem zbawiony i nie tracę tej perspektywy sprzed oczu, moje ciało będzie pełne światła. Zwróćcie uwagę, że w tym fragmencie nie ma dopisku ani gwiazdki, pod którą czytamy, że ten fragment nie tyczy się wyjątkowo trudnych sytuacji. Pozwalaliśmy sobie na to, żeby okoliczności naszego życia były potężnym głosem definiującym nas. Modliliśmy się w kółko, żeby Bóg je zmienił. Zastanawialiśmy się, dlaczego nic się nie dzieje, jakie otworzyliśmy drzwi czy furtki, dlaczego szatan jest w stanie się nas dotykać. Żyjąc w tej postawie, pokazywaliśmy, że nawet nie wiemy, kim jesteśmy i z pewnością nie znamy Boga tak dobrze, jak nam się wydaje. Przykro mi to mówić, ale taka jest prawda. Bez względu na to, co dzieje się w moim życiu, nie zmienia się powód, dla którego On we mnie zamieszkał. Mogę być dzisiaj źle przez kogoś potraktowany. Nie zmienia to powodu, dla którego On we mnie zamieszkał. Mogę stracić ukochaną osobę w życiu. Niektórzy z was bardzo dobrze wiedzą, jak realną rzeczą jest utracenie kogoś bliskiego. Ale nie jesteśmy tymi, którzy rozpaczają, jakby nie mieli nadziei. Bo wiemy, że zmierzamy do naszej ojczyzny w niebie. Jeżeli jednak nie mam właściwej perspektywy w sytuacji utraty bliskiej osoby, to zacznę złościć się na Boga. Będę mówił Mu, czemu Go nie uzdrowiłeś. Będę stał się coraz bardziej samotny. Nie tylko dlatego, ponieważ odeszła ukochana osoba, ale również dlatego, ponieważ zaczynam dystansować się od tego, który jedynie jest miłością. 1,5 roku temu mój brat po prostu przewrócił się i umarł. Pamiętam, że nawet nie miałem włączonego telefonu. W moich okolicach jesteśmy myśliwymi. Wy tutaj w Minnesocie też wiecie, o co chodzi. Mieszkam na obrzeżach miasta i obdzieram sarenki ze skóry na swoim ogrodzie, na oczach wszystkich sąsiadów. Postawiłem sobie w ogrodzie prawie 3-metrową konstrukcję, służącej do tego, żeby na niej wieszać sarenkę. Gdy zobaczyli to sąsiedzi, pytali się, co to jest szubienica? Odpowiadałem wtedy, zostałem szeryfem w tej okolicy i zamierzam zaprowadzić tu porządek. Poczyniłem już odpowiednie ruchy i mam bardzo konkretny plan na zaprowadzanie porządku. Ta konstrukcja naprawdę przypomina szubienicę. Wygląda jak rekwizyt wyciągnięty z planu filmowego, jakiegoś westernu. Pamiętacie, jak się grało w wisielce? Ta konstrukcja wygląda dokładnie jak to, co rysowaliśmy za dzieciaka.
W pierwszym roku po jej postawieniu oporządziłem na niej 16 sarenek. Ze względu na to, że sobie coś takiego sprawiłem, zaczęła się zjeżdżać do mnie cała rodzina. Ostatecznie sprowadza się to teraz do tego, że rodzinka siedzi sobie w najlepszej i rozmawia, a ja odwalam brudną robotę. Czemu ja wam o tym mówię? Widzę, że niektórzy z was zastanawiają się, czemu ja mówię o zabijaniu zwierząt. Tego dnia spędziliśmy trochę czasu na moim podwórku. Udało mu się upolować swoją sarenkę i był naprawdę szczęśliwy. Nie wiem, czy zauważyliście, ale jak myśliwy coś upoluje, to tego dnia jest naprawdę szczęśliwy. Oporządziliśmy jego sarenkę i udał się z dwoma wiadrami mięsa do rzeźnika. Cieszył się zwłaszcza na kiełbaskę. Bardzo lubił kiełbasę z sarniny. Powiedział mi, od razu jadę do rzeźnika. Nie mogę się doczekać na tę kiełbę. Był tak zadowolony, że aż zrobiłem mu zdjęcie. Podziękował mi za to, że użyczyłem mu swojego miejsca. Powiedział, nie powinieneś był oddawać mi tej miejscówki. Na pewno byś coś sobie upolował. Odpowiedziałem, że ja już się napolowałem w tym roku. Lodówka jest pełna, więc tak naprawdę, technicznie rzecz biorąc, dałem mu ustrzelić moją sarenkę. Miałem tego dnia jeszcze troszkę prac ogrodowych do zrobienia. Dlatego wyłączyłem telefon na kilka godzin. Wiecie, mój telefon zawsze dzwoni. Ciągle przychodzą na niego jakieś wiadomości. Muszę więc go czasem wyłączać. Po kilku godzinach włączyłem go po to, żeby dać mojemu bratu znać o tym, gdzie jestem, bo nie wiedziałem, czy dzisiaj też jedzie polować, czy nie. Wtedy właśnie dowiedziałem się, że nagle zmarł u rzeźnika. Życie jest naprawdę krótkie. Takie historie są naprawdę otrzeźwiające. Życie jest jak mgiełka. Jesteśmy tutaj, a zaraz nas nie ma. Uwierzcie mi, że mój brat jest moim najlepszym przyjacielem. Tęsknię za nim bardziej, niż jesteście w stanie sobie to wyobrazić. Jednocześnie mówię o tym wam, ale nie zamieniam się w kupę emocjonalnego gruzu. Nie rozpadam się na kawałki. Mógłbym się tutaj rozpłakać, ale nie mam wrażenia, że muszę to robić. Tęsknię za nim bardziej, niż jestem w stanie wam to przekazać. Wiecie, jestem tak podekscytowany Ewangelią. Jest dla mnie czymś dużo wspanialszym, niż siedzenie w budce razem ze swoim bratem i opowiadanie sobie nawzajem ciekawych historii. Jezus Chrystus umarł za mojego brata. Dzięki Niemu znowu się zobaczymy. Wszyscy jesteśmy w podróży i w końcu wszyscy się spotkamy. My zamiast tego skupiamy się na tym, co dzieje się tutaj. Zamiast na tym, co będzie działo się tam. Nie skupiamy się więc na tym, żeby zbierać sobie skarby w niebie. Raczej próbujemy po prostu jakoś przetrwać w tym życiu. Spotykam niezliczoną ilość chrześcijan i nie wątpię w to, że są chrześcijanami, ale których jedynym celem w życiu z Bogiem jest to, żeby pomógł im na tej ziemi przetrwać. Zamiast tego powinniśmy patrzeć w kierunku nagrody, która jest w niebie i żyć w taki sposób, który się Bogu podoba. Bardzo tęsknię za moim bratem i prawdopodobnie, kiedy się spotkamy, pierwsze, co zrobię, to mu nawyrzucam, że tak szybko mnie zostawił. On był tym typem, który wszystko robił sobie samemu. Miał łuk, który praktycznie rozpadał się na części. Ciągle mu mówiłem, żeby kupił sobie nowy. Do jego śmierci nie wiedziałem, ile ma pieniędzy na koncie. Nawet jego żona nie wiedziała. Po śmierci dowiedziałem się, jakimi kwotami zarządzał. I wiem, że gdy się z nim spotkam, to powiem mu, słuchaj, powinieneś był sobie kupić ten nowy łuk. Tak naprawdę to wszystkim nam powinieneś był kupić nowe łuki. Powiedziałem to jego żonie i też się zaśmiała. Bo możesz wybrać, aby trwać w płaczu, albo zacząć się cieszyć na przyszłość. W którymś momencie musisz zwrócić uwagę na to, jaka jest prawda. Bo jak tego nie zrobisz, to będziesz trwał w żałobie jak ci, którzy nie mają żadnej nadziei. Jeżeli nie jesteśmy w stanie cieszyć się na przyszłość w obliczu śmierci bliskiej osoby, to znaczy, że żyjemy jeszcze dla siebie, a nie dla niego. Oczywiście utrata bliskiej osoby bardzo boli, ale nie możesz pozwolić na to, żeby ten ból okradł ciebie z twojego światła. Nawet w obliczu utraty bliskiej osoby możesz się cieszyć z tego, co Bóg uczynił przez swojego Syna. Możesz dziękować za przeznaczenie tej osoby w Bogu. To jest dużo lepsze niż pogrążanie się w samotności. To, o czym mówię, przydarza się bardzo wielu osobom. Wszyscy mamy relacje i wszyscy mamy rodziny. Mamy rodziny, współmałżonków, rodziców. Utrata bliskiej osoby jest bardzo rzeczywista, ale nie zmienia prawdy. A prawda jest tym, co nas wyswobadza. Rozumiecie? Jesteście ze mną? W obliczu tego, co się stało z moim bratem, mógłbym obrazić się na Boga i powiedzieć, dlaczego na to pozwoliłeś. Przecież mogłeś podtrzymać jego akcję serca. Powiedz mi, dlaczego go zabrałeś, jaki miałeś w tym cel?
Taka postawa jest bardzo nie w porządku. Nie dajcie się w nią wkręcić. Bóg nie jest naszym kelnerem, ale jest kimś, z kim trwamy w przymierzu. On nie jest naszym sługą, jest naszym ojcem. Gdy mając niewłaściwe motywy, oceniasz go i oskarżasz, nie jesteś nawet w stanie dostrzec prawdy ani tego, jaki on naprawdę jest. Bóg nie jest dżinem w butelce, którego zadaniem jest spełniać twoje życzenia. Mam wielu niesamowitych przyjaciół, którzy robią dla Boga niesamowite rzeczy. Z ich ust słyszałem historię o tym, jak w grupę uciekających chrześcijan zostały wystrzelone dziesiątki pocisków i nikt nie został zraniony. Słyszałem też historię o tym, jak po takiej strzelaninie wszyscy padli martwi. Twoim zadaniem nie jest rozkminianie takich sytuacji i osądzanie Boga. Słysząc taką historię, ciesz się i dziękuj Bogu za to, że są na tej ziemi ludzie, którzy są gotowi dla Niego umrzeć i nie idą na kompromis. Wiesz, gdybyś mógł porozmawiać przez 5 minut z osobą, która straciła w ten sposób życie dla Chrystusa, to przekonałaby cię o tym i to z nawiązką, że niczego nie żałuje. Tego typu męczennik, gdyby się pojawił na ziemi, byłby najbardziej rozpalonym kaznodzieją, jakiego w życiu spotkałeś. Rozumiesz, w momencie, w którym oni padają na ziemię, momentalnie stają w obecności Bożej. I razem z nimi do nieba idzie świadectwo ich życia, które mówi o tym, że nie poszli na kompromis. Na wieki żyją ze świadectwem tego, że oddali swoje życie dla Chrystusa. To jest coś nieprawdopodobnego. My natomiast potrafimy się zezłościć, bo psuje nam się samochód. Albo czujemy się, że przez ostatnie 2 tygodnie nasz szef traktuje nas jak śmiecia. Na pewno słyszeliście, jak chrześcijanie narzekają na swoich pracodawców. Zamiast tego powinniśmy rozumieć, że gdyby nasz szef wiedział, jaki jest Bóg i jak bardzo go kocha, to nie wylewałby na ludzi swoich frustracji. Widząc jego złą postawę, powinniśmy się o niego modlić, a nie na niego narzekać. Takie narzekanie na szefa, pracodawcę czy cokolwiek innego to po prostu lisek, który pustoszy winnicę. I właśnie może przez takie liski na naszych gałęziach nie ma żadnych owoców. Nie zastanawiasz się czasem, dlaczego chodzisz co tydzień do kościoła, ale nie ma na twoich gałązkach żadnych owoców? Być może właśnie dlatego. Naprawdę powiedziałem to na głos, przepraszam was. Nie wiem, jaką macie kulturę tutaj w kościele. Czy można u was przedłużać spotkania, czy nie. Ale mówię wam, dacie mi jeszcze chwilkę i zamienimy wasze wisienki w dynie. Na pewno nie przeszkadza wam, żebyśmy jeszcze trochę pociągnęli? Powiedz, pastorze, jak to u was wygląda? Chcę okazać wam łaskę, bo wiem, że wracamy jeszcze jutro oraz w niedzielę. Nie chcę was wymęczyć. Na pewno? Możemy pociągnąć jeszcze chwilkę? Okej. Chcę pokazać wam coś, co jest naprawdę ważne. Właśnie czytaliśmy o tym, że nie można służyć dwóm panom. Czytamy z 6 rozdziału Ewangelii Mateusza. Pokazuję wam fragmenty, z którymi nie chcę, żebyście się rozminęli, bo jest w nich tak wiele treści. Nie martwcie się o swoje życie. Nie wiem, czy zauważyliście, ale bardzo wielu ludzi, którzy chodzą do kościoła, martwi się o swoje życie. Nie martwcie się o swoje życie. Nie martwcie się o to, co będziecie jeść i pić, ani o to, w co będziecie się przyodziewać. Nie możemy przychodzić do porządku dziennego nad tymi małymi frazami i stwierdzeniami. Lata temu to zauważyłem i powiedziałem mu, to jest niesamowite, że tam to umieściłeś. Powiedziałeś to bardzo celowo. Nie martwcie się o swoje życie, o to, co będziecie jeść czy pić, ani o to, w co będziecie się przyodziewać. Czy życie nie jest czymś większym niż jedzenie, picie i odzienie? Skoro odpowiedź na to pytanie brzmi tak, to czym jest to życie? Musimy sobie odpowiedzieć na to pytanie. Jeżeli Jezus mówi, nie martwcie się o te rzeczy, bo życie jest czymś większym niż to, to musisz odnaleźć odpowiedź na pytanie, w takim razie, czym jest to życie? Bo bez niej będziesz martwił się o te wszystkie sprawy. Będziesz starał się wykorzystać Boga do tego, żeby ciebie zaopatrywał. Gdy zaopatrzenie nie będzie się pojawiać, będziesz zastanawiał się, dlaczego tak jest. Dlaczego nie masz wystarczająco wiary? Czemu Bóg nie chce ci błogosławić? Twoja tożsamość zawsze będzie nieugruntowana, bo będziesz oceniał to, czy między tobą a Bogiem jest wszystko w porządku, w oparciu o to, czy jesteś zaopatrzony, czy nie. A gdy twoja tożsamość jest nieugruntowana, to nie będziesz miał z Nim intymności. A bez intymności nie zobaczysz Go ani nie poznasz. A gdy Go nie zobaczysz, to nie oddasz Mu się całkowicie. Rozumiecie, o co chodzi? Widzicie, że te szatańskie strategie są całkiem sprytne? Nie ma zaopatrzenia i myślisz sobie, czego Bóg chce mnie w tej sytuacji nauczyć?
Oczywiście na to pytanie nie masz odpowiedzi. To z kolei odbiera ci odwagę do tego, żeby do Niego przychodzić. Będziesz więc szukał modlitwy u innych ludzi. Albo będziesz modlił się do Boga, żeby odhaczył twoją listę rzeczy, których potrzebujesz. Więc będzie ci się wydawać, że się modlisz, ale tak naprawdę nie będziesz z Nim blisko, serce do serca. Sam Jezus mówi, czy życie nie jest czymś więcej niż to? Czy nie jest czymś więcej niż jedzenie oraz odzienie? A więc czym jest to życie? Na początku Bóg powiedział, stwórzmy człowieka na swój obraz i swoje podobieństwo. W następnym wersecie czytamy, i Bóg uczynił człowieka na swój obraz i podobieństwo. Stworzył mężczyznę i kobietę. Z tego fragmentu wiemy, że zarówno mężczyzna, jak i kobieta mają tą samą wartość przed Bogiem i to samo powołanie. Gdy patrzysz na Księgę Rodzaju, widzisz, że kobieta nie jest mniej ważna od mężczyzny. Ma dokładnie taką samą wartość jak mężczyzna. I tą wartością jest powołanie do tego, żeby przez swoje życie manifestować Boga. Status kobiety uległ zmianie po tym, co wydarzyło się w ogrodzie. Ale nie taki był plan i nie takie jest Boże powołanie nad kobietami. Wszystko zmieniło się po upadku. Ale wróćmy do zamierzenia, które Bóg miał w sercu od samego początku. Kobieta została stworzona trochę później, ponieważ Bóg chciał, żeby pełnia Boga mogła się zamanifestować najpierw w mężczyźnie, co w praktyce oznacza, że Bóg nie stworzył kobiety do momentu, w którym mężczyzna nie był tak przepełniony Bogiem i miłością, żeby być gotowym całkowicie ją kochać. Wybaczcie mi, że powiem kilka oczywistych stwierdzeń. Ale kobiety, nie jesteście tutaj tylko po to, żeby rodzić dzieci albo być obiektem pożądania mężczyzny. Nie jesteście tutaj po to, żeby podrapać go po plecach tam, gdzie on nie sięga. Jesteście stworzone na obraz Boży. Jesteście do Niego podobne. Bóg wyciągnął kobietę z pełni Boga w mężczyźnie. Dlaczego? Żeby pokazać wam, że jesteście ulepione z tej samej gliny, co mężczyzna. Nie jesteście osobną, mniej ważną wersją człowieka. Bóg sięgnął do pełni siebie samego w człowieku i z tej pełni wyciągnął kobietę. To, co było jedno, uczynił dwiema postaciami, po to, żeby obie mogły znowu stać się jedno i po to, żeby jedna i druga osoba mogły żyć dla chwały Bożej. Ten świat zamienił to na coś kompletnie innego. Ona jest sexy, on mi się podoba, choć sprawdzimy się przez jedną noc. Czy zwróciliście uwagę na to, że Adam otrzymał od Boga autorytet do tego, by wszystko ponazywać? Nazwał również kobietę. Powiedział, oto kobieta, ciało z mojego ciała. Wtedy jeszcze słowo kobieta nie było używane w jakichkolwiek negatywnych okolicznościach. Tak, gdzieś to dzisiaj, chodź tu, kobieto. Nie funkcjonowało w świadomości żadne negatywne skojarzenie z tym słowem. Słowo kobieta oznaczało po prostu ta, która pochodzi z mojego ciała. Ciało z mojego ciała, kość z moich kości. Ta nazwa wywodzi się z tego, że ona była z nim jedno. To było bardzo piękne określenie. Za każdym razem, gdy Adam nazywał ją kobietą, ogłaszał nad nią to, że pochodzi od niego. Czy zauważyliście, że po zjedzeniu z drzewa poznania dobra i zła, Adam zmienił jej imię? Przecież już miała imię. Po zjedzeniu owocu drzewa nazwał ją Ewą, matką wszystkich żyjących. Zmienił jej przeznaczenie. Stała się nim reprodukcja. Kobieta stała się obiektem o charakterze przede wszystkim seksualnym. Zanim grzech przyszedł na ziemię, była ciałem z jego ciała i kością z jego kości. Dlatego właśnie to, jak świat traktuje kobiety, nie jest w porządku. Zwróćcie uwagę na to, co stało się z kobietą i z jej powołaniem po upadku człowieka. Musimy zrozumieć to, co się stało oraz piękno i chwałę tego, do czego zostały powołane kobiety. Dopiero wtedy, gdy to zrozumiemy, będziemy mogli je kochać tak, jak Chrystus kocha Kościół, a nie potrzebować ich i pożądać ich i czynić z nich obiekt zaspokojenia seksualnego. Kobieta była ciałem z jego ciała i kością z jego kości. Jesteście jeszcze ze mną? Pomyślałem, że się podzielę z wami tym moim małym objawieniem. Czy życie nie jest czymś większym niż to?